Przede wszystkim każdy klient będzie musiał mieć maseczkę, obowiązkowo również będzie musiał mieć fryzjer. Drugie co, klient nie będzie mógł dostać żadnego napoju, jedynie jeśli cokolwiek będzie mógł dostać, to wodę w butelce, w żadnym kubeczku od danego salonu. Następnie co, wszystkie rzeczy prywatne klienta będzie musiał przechowywać we woreczku, który dostanie jednorazowym. Następnie co, zakaz używania telefonów komórkowych w salonie fryzjerskim. Następne, mamy ich bardzo dużo, płatność tylko bezgotówkowa, odległość od klienta do klienta 1,5 metra, nie będzie poczekalni w salonach fryzjerskich. No jest ich dużo, dużo jeszcze tych innych. Obowiązkowo taka mały wywiad zdrowotny dla klienta i mierzenie temperatury. Czyli trzeba, troszeczkę rzeczy będzie, termometr już kupiłeś? No niestety, ale tak. Już kupiłem termometry, żeśmy się przyszykowali do tego bardzo solidnie. Zawsze człowiek dbał o to, żeby ten salon był bezpieczny dla naszego klienta. No, że przyjdzie do tego, że będziemy mierzyć temperaturę, no to tego się nie spodziewałem. Dobrze, a rękawiczki, płyny dezynfekujące po stronie klienta, po stronie właściciela zakładu? Po stronie właściciela zakładu muszą być rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Każdy klient gdy wejdzie do salonu, przed usługą musi mieć zdezynfekowane ręce i założone rękawiczki.